Tu coś jest. Kryształ i próby zdolności. Gdy dziecko okaże odpowiednią interpretację. Aha, pochodzi z każdego cyklu, których należy się pozbyć. To już czytaliśmy. Przejdźmy dalej. A, balkonik bez zabezpieczeń. No zajebiście. Mogę tu zejść? Boję się. Dobra, może zejdziemy tu kiedy indziej. Najpierw jednak pójdziemy do tego piera, do którego mamy iść. Tak. Pierwszy odcinek został przeznaczony na zwiedzanie miejsca, w którym się znaleźliśmy. Właściwie to nie jest pierwszy odcinek, tylko w sumie czwarty odcinek został przeznaczony na to, a teraz pewnie się zaczyna, albo zaraz się zacznie piąty. Więc zobaczymy. Okej. Okay. Idziemy do Piero. Tam jeszcze możemy iść. No to się przejdziemy, że to na pewno był piąty odcinek, jak zaczniemy misję. Planuję tak zrobić odcinki po mniej więcej 25 minut. Tak. A, nie możemy. A nie mamy tego klucza? Szczur. Ten szczur wygląda jak wilk. Na serio. W pierwszym momencie, gdy zobaczyłam tego szczura, myślałam, że to wilk. Na serio. Taki pies dziwny. Ale dobra. Strasznie mi się ten budynek podoba. Naprawdę. Bardzo fajnie są tutaj te budynki zrobione. Takie postapokaliptyczne. O, wypowiedziałam to słowo dobrze. To dziwne, jak dla mnie. Zanim z nim porozmawiamy... Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. Oil's unstable. When it explodes, there is a terrible mess. Miło, że mnie uprzedziłeś, wiesz? Mapa gwiazd na niebo południowe. Aha, świetnie. My możemy to wszystko posprzedawać. Możemy tutaj coś wsadzić? Nie, i nie możemy tego nawet zamknąć. Miło wiedzieć. Duchy! Ale dobra, tutaj coś było. Technologia sokołowa i nowa era. Jedną z zalet technologii sokołowa jest to, że te urządzenia wykorzystują to samo gniazdo magnetyczne na zbiorniki przetworzonego tranu, które używają jako paliwo. Gdy zbiornik jest wyczerpany, można z łatwością podpiąć kolejny, a proces ten jest na tyle prosty, by to zadanie potrafił wykonać dowolny, zwykły robotnik, a nawet funkcjonariusz straży miejskiej niższego stopnia. Tyczy się to systemów ochrony pylonu elektrycznego i ściany światła, a także pojazdów zasilanych używanych do przewozu tych, którzy są dość majętni, by sobie na nie pozwolić. Jedyną oczywistą wadą projektu Sokołowa jest wybuchowość samych zbiorników. Zdarzyło się kilka wypadków skutkujących uszczerbkiem mienia lub obrażeniami cielesnymi, gdy któryś ze zbiorników eksplodował. O, tu sobie jeszcze kilka notatek. To nie jest moje minne To nie z mojej winy przeciętny obywatel preferuje eleksir Sokołowa ponad moją własną miksturę, sprzedawaną jako Remedium Piero, pod nazwą, której nie wybrałem, jeśli chcecie znać prawdę. Publika przemówiła już zwykle głosem idiotów, wydając swoje monety, by wybrać recepturę Sokołowa nad moją, którą używam za równą, jeśli nie lepszą. Wiele powiedziano o popularności tych specyfików, stanowiących środek zapewniający odporność na tę nową, niezwykłą zarazę. Powiadam niezwykłą, bowiem ten szczep działa ze skutecznością, jakiej nie widziałem w historii cesarstwa. Ta zaraza, jaka obecnie przewala się przez miasto Dunwall, nie ma sobie równej skuteczności. Badałem ją w krwi zakażonych i widzę, że jest niemal doskonała. Wprost elegancka. Czyli czyżby zaraza była wywołana przez ludzi? To bardzo prawdopodobne. I dalej, kontynuując czytanie. I chociaż to prawda, że Remedium Piero i Eliksir Sokołowa znane są z tego, że jednakowo chronią ciało przed zarazą, moja własna mikstura ma właściwości nie w pełni zrozumiałe, które odnoszą się do samego umysłu oraz ducha. W ten oto sposób moja receptura zwycięża. Oto gdzie należy skupić uwagę w tych zmaganiach, bowiem widzę Eliksir Sokołowa z jego naciskiem na brutalne, zwierzęce ciało, to prymitywna maść nadająca się raczej do żywego inwentarza.
Subtelne i tajemnicze zróżnicowanie kluczowych składników tworzących remedium Piero daje pewność, że oddziałuje ono na wyższe funkcje, jakie oddzielają ludzkość od bezmyślnych oślus sinopskich, które wpływają w rzece Wrenheim. Czyli tak, dowiedzieliśmy się mniej więcej, zioła lecznicze, to znaczy przynajmniej tak przypuszczam ja, że zaraza jest wytworem ludzi, a nie wytworem jakiejś natury. Bo na przykład, nie wiem, ktoś jakiś debil wymyślił jakąś formułę na jakiś proch czy na coś, zatruł powiedzmy rzekę, wodę pitną, to najczęściej rzekę i to wystarczyło, no i zarazy się rozprzestrzenia, a teraz biją kasę na tej śmiesznej recepturze tej drugiej, tego sokołowa, nie? Dobra, czytam następną notatkę. Prośba Piero Chussona. Piero, nie zatwierdzę tych zakupów. Worek z proszkowanego kryształu, tywiańska ruda, co jest nie tak z metalami z gry stolu? Pióra z mioskułki jest... jeśli potrzebujesz piór, poświęć swoją własną poduszkę. Może w akademii za wszystko, czego potrzebowałeś, płacono jak leci i pieniądze wydawano lekką ręką, ale to jest mój bar, ale to, co z niego zostało, ale to jest mój bar, albo to, co z niego zostało, a my działamy pod kreską. Brakuje nam tranu, jedzenia, eliksiru, materiałów budowlanych i wszystkiego innego, więc musisz pohamować swoje zapędy. Dopóki ja opłacam rachunki, nie zezwolę na twoje zakupy, o ile nie są absolutnie konieczne. Koniec z kablem miedzianym, czy specjalnymi ziołami. Jeśli potrzebujesz tych rzeczy, wyjdź i zdobądź je. Połowa miasta jest w ruinie, więc nikomu nie będzie brakowało jakiegoś kawałka złomu, którego podobno potrzebujesz. Admirał Havelock. Okej. Okay. Czyli Piero potrzebuje kasy. Właściwie to wszyscy potrzebują kasy. Ja też potrzebuję pieniędzy. Jest tu coś? Nie ma tu nic. Nie. Ale jest tu książka. Wiwisekcja wieloryba. To nadzwyczajne. Każdy okaz, jaki miałem przyjemność badać podczas podróży, wykazywał jakąś niezwykłą cechę fizjologiczną, która odróżniała go od innych. Podczas drugiego etapu podróży na wschód od Tibi, załoga wciągnęła na pokład samicę, mającą jakieś 42 stopy długości. Szacuje, że ważyła 35 ton i statek osiadł nisko, przez całą noc bujając się z burty na burtę, gdy ona się szarpała. W świetle świec rozebrałem ją, wykonując szkice i notatki. Aha. Mimo jej porykiwania wciąłem się w masę macek wokół jej pyska. Wewnątrz znalazłem rzędy za rzędami zębów oraz fiszbiny biegnące wzdłuż górnej części szczęki. Przypuszczam, że ta przypomina miotłę, przypominająca miotłę struktura służyła jej do odfiltrowywania z wody pożywienia zbyt małego, by je przerzuć. No. W ogóle o co chodzi, bo nie macie ten zbiornik z tranem. Tran, czym jest tran w ogóle? Tran pozyskuje się z wielorybów, to jakiś tam płyn ich bodajże, czy... Nie wiem dokładnie, wiem, że tran pozyskuje się z wielorybów, dlatego tak ważne jest wielorybnictwo pewnie tutaj. Tak czy inaczej, przetwarzanie tranu, o proszę. Na morzu zabezpieczają bestie hakami, linami rzucanymi z głównego statku oraz z kilku mniejszych łodzi. Pływaki uniemożliwiają wielorybowi zanurkowanie w głębiny. Gdy zostanie złapany przez ogon, przebija się większy hak, używany do wyciągania stworzenia po rampie. Zwierzęta jęczą i huczą przez jakiś czas, gdy ludzie wydobywają je na pokład, a następnie unoszą na rusztowanie powyżej. Statek ustala kurs i powraca do portu Unwall, gdzie załogi pracują nad wielkim stworem, odcinając najtłustsze części, gdy on wciąż jest żywy. Jezu, potworny. Ale jak widzicie, tran uzyskuje się z tłuszczu wieloryba. W ogóle tran jest bardzo zdrowy dla człowieka, dlatego na przykład małe dzieci go piją. Obecnie nawet jedzą, bo tran jest w tabletkach. Stacja uzupełniająca tran.
Sokołów nie ma już przewagi, jeśli chodzi o zapas tranu. Zacny admirał zapłacił za instalację mojego własnego systemu, który umożliwia mi pracę w tym miejscu. Po aktywacji dozownik wyda pusty pojemnik gotowy do napełnienia. Gdy pusty pojemnik znajdzie się w pobliżu pompy napełniającej zbiornik tranu magnetyczny, przyciągacz powinien go przechwycić i zablokować w prawidłowej pozycji. Pociągnięcie za dźwignię zapoczątkuje proces napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornik może zostać wyjęty i użyty. Podczas obsługi pełnych zbiorników należy zachować najwyższą ostrożność. Są one dość niestabilne. System jest pewny, dobrze skonstruowany. Wygląda na to, że kompania olejowa Gravesa przynajmniej raz zrobiła coś jak należy. Okej. Okay. Podniesie sensję. To jest jeszcze to, jest jeszcze coś. Pobierz pusty zbiornik. Oj, jaki czad. Dobra. Czyli tak, bierzemy tak. Zbiornik z tranem. Tak. Tak. I napełni. Ale czad! Ha! Dobra, napełniliśmy zbiornik, więc jak coś, to jest gotowy następny. Perfect. Now plug it in. Perfect. Thank you. Proszę bardzo. See? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. This mask. Terror. Hold still, fit must be precise. There. Can you see normally? See the lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Okay. Tell me what I can make for you. Tak, popatrzmy. I co tu mamy? Bełt do kuszy, bełt uspiający, pociski. Co to jest? Ostrze sprężynowe. Granat i klucz elektryczny. O! Cenność kuszy. Widzicie, są kuszy. Zasięg uszy, szybciej i dalej, szybsze przeładowanie. Mamy ponad 1000 monet, więc możemy wydać na jakieś ulepszenie i dokupimy sobie bełtów i trochę amunicji do pistoletu. Bojowa strzała uspiająca. Uspiających jest natychmiastowy nawet w walce. O, co tu masz? Możliwe ulepszenie pistoletu i dodaje szersze pole rażenia na krótki zasięg. Większy promień rażenia pułapki ostrza sprężynowego i to miecz staje się skuteczniejszy podczas skrzyżowania ostrzy lub odpychania wroga. Co tu jeszcze mamy? Optyka. Możliwa przybliżenie widok. Naciśnij przybliżyć. To myślę sobie kupię. Zasobność pocisków. Na razie tego nie potrzebuję. Zasobność granatów. Na razie zasobność nie, ale to sobie kupię. Czy chcesz, tak? I bełty sobie dokupię. Ze dwa bełty usypiające. Pocisków. Tego nie chcę. Tego w sumie też nie chcę. Zaraz, pułapka, którą mam na niemal dowolnej powierzchni. Klucz elektryczny. Zwala do obwody. To sobie kupimy. Wyłączaj urządzenia ochronne lub spraw, by działały zgodnie z Twoją wolą. W tym celu używaj klucza elektrycznego na panelu z obwodami urządzenia ochronnego, które chcesz złamać. Spowoduje to zużycie klucza elektrycznego. Po modyfikacji okablowania ściany, światła, pylony elektryczne i wieże strażnicze będą raniły twoich wrogów zamiast ciebie. Natomiast potraktowane w ten sposób alarmy zostaną całkowicie wyłączone. Dobra, kupimy sobie na razie tyle. You must be exhausted.
I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. W ogóle włączyłam sobie ten? Włączyłam sobie stoper. Dam się do swojego. Chcę się jeszcze trochę rozejrzeć przed snem. Very well. You know best. Let me know if you need anything more. Okej. Rzemieślnika. Okej. Piero może tworzyć i ulepszać sprzęt za pieniądze, które zbierasz. Przynosić dopiero zebrane zebranych planów, umożliwi ci odblokowanie nowych ulepszeń, które możesz kupować. Dostęp do tych usług uzyskasz w dowolnym momencie, rozmawiając z Piero. Okej, czyli tutaj na dole mamy plany, a wyżej to monety, jakieś szkatułki z kosztownościami, te różnego rodzaju butelki. Znaczy praktycznie wszystko możemy do niego zanieść. Znaczy wszystko, co daje nam pieniądze, może być wykorzystane. Jeszcze przesłuchamy sobie ten, rzuć. Tu jest moneta. Jeszcze przesłuchamy sobie ten odtwarzacz. The Academy teaches that absurd idea that the energy in whale oil arises from the need to maintain life functions at extreme ocean depths. The pressure in the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. I could build a tank that would slowly increase pressure on a subject over a long period of time and then observe them for years, it would be, to see if the formulation of energetic substances developed. Surely the Empress would be able to furnish me with facilities subject to the necessary legal amnesty. Zakręciło mi się w głowie. Dobra, mamy iść spać, więc zrobimy. Pójdziemy spać? No idziemy spać. Wymienij te szyby? Nie. Aha. Gdzie tu się wchodzi na górę? You've met Piero. Good. You'll want to get some rest now. You'll be needed soon. Okej, ale jak ja mam się dostać na górę? A tędy, Jezus Maria. Is the man dangerous? Yes, very much so, but no need to fear. He is here to work with our masters. People say he killed the Empress. Of course he didn't. People are foolish and believe whatever they're told. Okay. If the Admiral trusts him, then so will I. Admiral Havelock made it very clear that we aren't to carry lamps outside. Okej. Okay. Mój brat jest złem, przyniósł tu chipsy. Chipsy tu przyniósł. Bardzo niefajnie. Postaram się nie mlaskać, ale niczego nie obiecuję. Śpi. Teraz pójdę spać. Broń jest schowana. Gdzieś indziej. Już? Nic? Żadnej informacji? O! Zastanawiam się, co to był za strzał na początku. Ale fajnie, życie nam się odnowiło, czat. Co to jest? Można tutaj coś obejrzeć, bo wcześniej tak się za bardzo nie przyglądałam temu pokojowi. Nie, ale mam stary materac. Ale fajna poduszka, mówię taką. Wiecie, co mam w ekwipunku? Kompletnie nic nie mam w ekwipunku. Ej, to nie było zamurowane. Ja chcę tam wejść. Brzydcy ludzie. Fajnie, że pracowali podczas mojego... Jezu. Aha, to jest sen. Boże. Dobra. A jak fajnie, leci do góry. Ciekawe, co się stanie, jakby to odskoczyła. Hello, Corvo. O. Wyglądasz jak wampir. Has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come.
For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond. Great forces that men call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Dziękuję. Come find me. Okej. Okej, najpierw wam powiem coś, dlaczego skoczyłam, ponieważ jak zdajecie sobie sprawę, że śnicie to i chcecie się wydostać ze snu, to najlepiej jest po prostu skoczyć z jakiejś wysokości, ponieważ ciało nie lubi znajdować się w stanie nieważkości. To nawet jeśli oglądaliście Incepcję, to będziecie wiedzieć, bo jak zaczynamy spadać, to budzi się nasz błędnik, który budzi całe ciało i dzięki temu po prostu wychodzimy ze snu. Dlatego między innymi skoczyłam, bo myślałam, że muszę się obudzić, ale wygląda na to, że nie. Naciśnij LT, czyli LT o to, aby niepostrzeżenie przemieścić się do przodu. Zdolność ta pozwala również na poruszaniu się w górę, w dół, ale tak pokonywane odległości są mniejsze. Przytrzymaj LT, aby precyzyjnie wymierzyć w miejsce docelowe. Niebieska sfera wskazuje, dokąd migniesz. O. Niebieska strzałka pokazuje, że po dotarciu na miejsce wespniesz się. Okej, dobra. Skok wiary. Leżący list. Cesarzowa! Kupeł na śmieci. Co to jest? Remedium ducha Piero. Podnieś. Naciśnij, aby otworzyć koło działania. Kółko teleportacyjne. Okej, mamy remedium ducha Piero. Nie wiem, co to było, ale dobra. Leżący list. Nie ocalisz jej, 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 nie ocalisz jej. Ach, pasjonująca powieść. Ale dobra. No to trochę działa na naszą psychikę, nie? Ja i tak ją ocalę. O! Szlak! To nie wyszło tak, jak planowałam. A, znowu jesteśmy przy tym, co jej nie ocalimy, tak? A, jak miło. Chyba musimy zrobić coś takiego. Czekaj. Poziom twojej many jest niski, naciśnie... X. Aha. I teraz co? Teraz poczekajmy, aż się naduje. A! Dobra. Co to? List Emily. Korwo, jestem bardzo smutna. Mówią, że nie żyjesz, jak mama, ale zamierzam włożyć tę datkę do butelki i rzucić ją do rzeki, ponieważ im nie wierzę. Życie tutaj jest bardzo dziwne. Nie podoba mi się, więc proszę przyjdź po mnie, jeśli możesz. Okej, przechyliłam trochę mikrofon, bo siedzę teraz bardziej na wprost mikrofonu. Ale oni są brzydcy. Jest tutaj coś za zasłonką? Nie ma nic. Dupa.